Cześć, piątek, jak to mówią, weekendu początek. No my sobie w międzyczasie pozakańczaliśmy tutaj te ściany. Beleczki wylane co były, no to już ściany można było skończyć. Tu mamy 12, żeby poziomowano na zaprawie pod kształtki. O, obmurowane jest. Tam sobie tylko zostało kawałek, ale to już nie ze zrusztowaniem skakał. No i kształteczki wtedy na klej. Bo na tej kołach zaprawie, jak pierwszy raz kiedyś robiłem, z parę lat temu, no to przechylały się na zaprawie, za ciężkie są, nie? I ogólnie jak się na zaprawę stawiało tutaj, no to one potrafiły nam uciekać na zewnątrz, nie? Przechylały się od ciężaru i męczarnia była z ustawianiem. Tak wypoziomowana dwunastka i na te kształtki spokój, nie? Także grzeby, klej i lecimy. O 10 mamy beton na chudziaka na tym warsztacie, także idziemy zalewać i później od razu bierzemy pompę i lecimy na ten warsztat, co tam przerabiamy ten kanał, to wszystko te wjazdy pod tira. No i będzie po piątku pewnie zleci do jakiejś, co chudziaka zalejemy 10, 11 przed 12 pewnie, czy jakoś tak. Ten grucha dojadzie na drugą budowę. To już będzie co? Będzie z 12. Chuda pierwsza, no i zalejemy za nim. Tam jest druga, będzie. I piątek zleci. Dobra, daj coś tutaj. Poklecimy. Bym się zabił. Teraz 5 cm większa ta tarcza by była i byłoby super. Zrobię tak, weź sobie rękawiczku, to ostry jest ten keramzyt. Łapy poharatamy. Majster Rafał, a napisz mi w komentarzu, ile dawałeś za te żaby ocynkowane, bo też muszę dokupić. Nawet nie sprawdzałem, ile podrożały w ogóle po tych podwyżkach cen. Też pewnie będę musiał zamówić coś. O, ze 130 sztuk i za mało, trochę lowaliśmy te słupy i podciągi właśnie na tym warsztacie, to troszkę mało. I na pionową też smaruję, bo zawsze jedna kształtka trzyma drugą, bo kiedyś pukłem łatą przy ściąganiu i się złamała przy zalewaniu.
Tak, na te zaprawie się, kurde, przeginają. Uciekają. No i sobie Rafał ostatnio próbował ten system, no i mu się też chyba spodobał. Znaczy metoda, nie system, metoda. Kurczę, po siódmej mamy, w pół do ósmej, a już słońce daje. Tak będzie dawać, to trzeba będzie za te po kruszwicy zaraz przyjechać, poliwać tego chudzioka, dobrze, żebym się spoli na tym upale, bo od sąsiada się węża wejdzie, żeby poliwać. Ale już ma być od jutra chłodzenie i tak chyba chyba 10 stopni. Pogoda wariuje, za gorąco, trochę będzie chłodno. Można pierdolca dać sobie tego wszystkiego. To ma ten tydzień takiej więcej ujeżdżania na te jedna budowa, druga. To wszystko dopiąć, chłopaki tam działają. Ja logistycznie. Jako to już robimy te szalunki, okna narożnego, to wszystko już zbrojenie jest. Trzeba brać za tą chatę. Kształtki takie tragiczne nie są już. Kiedyś chyba bardziej krzywe były, jak dobrze kojarzę. Albo może przez to murowanie tak wychodziło. Adam, na dynamie też nie chcemy dać te... Same płasko, tam balkonik taki mały jest. Nad wejściem zadaszenia nie rozpędził, nie? Znowu czegoś nie odjebał. Zaczął polić znowu. Lokator wciągnął. Tak, jest tylko będą mieli wielkie na trasie. No i tak sobie lecimy, no co?
Żebek i sama przyjemność. Dobra. Lecę, może coś włączę, się uda tam jakoś ustawić ten telefon na zalewaniu czy coś. No i tak sobie lecimy, no to co, kształtów tylko tyle. Spadamy na drugą budowę, niedługo pompa przyjedzie. Tutaj od poniedziałku reszta.
Dobra, to ja już wiadomo, że się ustawię.
No i co, to tylko chudziak. Teraz czekamy za resztę, za drugą gruchą. Ale to już bez pompy nam cofnie tam z tyłu i wylejemy z leja. Się pompa śpieszy. A dopiero za godzinę przyjedzie nam na tamten warsztat.
Dobra, to będzie ta maszynka. To tak to. No i co mamy tutaj? Lecimy teraz na tamten warsztat drugi. To wszystko na samochód, nie? Tu włożyłem mnie ze styropian, bo kanalizacji nie zdążyłem zrobić, także tu sobie odkopiemy kawałek. Tam jest bliziutko. Jeden przepuścik i trzy odnogi, to wszystko. Także lecimy dalej. No to jesteśmy na tym warsztacie. No mamy takie o, trzy supy do zalania. Chłopaki we dwóch, w trzech sobie działali. Także to taki sup 30, środek 60 na 40, tam 30, no i podciąg. Nadto pójdą jeszcze supy. Ten dach robimy w jednym spadku. A to nie będę nagrywał zaliwania, no bo nie ma co. 3 metry betonu.
O, mamy zalane i na koniec macie tę niespodziankę. Wypierniczyło nam ten boczny słup. No ale jakoś się trzyma, trzeba będzie go skrobać. Tamta strona nic. No nie, sobie było na tyle. Mamy 15. Późno z betonem przyjechał. Jest zalane. A ciągnie jak diabli tak gorąco. No to pozdrawiam, do zobaczenia, miłego oglądania.